No halo, halo, dzień dobry misiaczki w ten piękny dzień. Jak zauważyliście, ostatnio wrzucam filmy, które już kiedyś mogliście widzieć, ale wrzucam je z tego powodu, żeby osoby, które są tutaj nowe, też mogły jakby je zobaczyć, a niekoniecznie YouTube chciałby je polecać. Także jeżeli je widzieliście, to spoko, fajnie, że je widzieliście, cieszę się bardzo, a jeżeli ich jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam. No i oczywiście przypominam jeszcze o koszulkach Fit on Trip. Także wbijajcie w opis. Koszulki będą wyglądać tak. Tutaj wklejam sobie elegancko. Tu. I zapraszam do oglądania. No to elo, mordy. Właśnie dojechałem do... No to dojechałem. Doleciałem do San Jose w Kostaryce. I w ogóle to wypadałoby zdjąć chyba kuźwa ten, jak to się nazywa, kamerę. Bo po co mam kamerę, skoro używam telefonu. Dobra, ja się już przypakowałem. Wsadziłem laptopa do plecaka. Rękawice dałem na wierzch. No i czas dojść do wylotówki i złapać stopa trochę na wschód i trochę na południe. Ogólnie i w Kostaryce, i w Panamie przy wjeździe trzeba pokazać bilety wylotowe z kraju, czy albo powrotne, albo jakieś tranzytowe, czyli trzeba udowodnić im, że się nie zostanie dłużej i tak dalej. I miałem niesamowitego stresa z tego powodu, że ja kupiłem bilet w jedną stronę i potem tego wylotowego żadnego nie mam. Więc zrobiłem sobie taki fejkowy bilet na swoje dane, że niby wylatuję z Panamy, tam 28 lutego, bla bla bla. I tak kurczę, bałem się, czy to przejdzie, czy nie przejdzie. No i przeszło, nie? No i jestem tutaj. No i będzie czekała mnie jeszcze jedna granica tak naprawdę dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiaj. I sprawdzimy. W ogóle po San Jose, czyli tam, gdzie przeleciałem, jakoś nie za bardzo mi się chciało zwiedzać tym razem. Bywałem tam parę razy. I pamiętam, jak byłem za pierwszym razem, może spróbujemy złapać stopa. Pojechałem, zrobiłem sobie taki tygodniowy urlop z Panamy i pojechałem do Kostaryki. No i pojechałem sobie tak na letniaczkę, a co się okazało? San Jose to jest miasto położone w górach. Ogólnie w nocy, jak mnie noc zastała pod San Jose, to myślałem, że zdechnę. Temperatura spadła chyba do 8 albo 9 stopni Celsjusza. Totalna masakra. I wtedy sobie zdałem sprawę, że ja pierdolę, jestem głupi. Jestem idiotą. Położyłem się na chodniku, bo już noc, położyłem się na chodniku pod taką firmą. Mówię, no nie wytrzymam, nie? Więc poszedłem do tej firmy, takiego powiedzmy takiej fabryki i zagadałem do ciecia. I coś tam gadka, czy mogę się tutaj przekimać, bo może będzie trochę cieplej. To mnie zaprosił normalnie do siebie, zrobił mi herbaty, dał mi kurtkę, żebym się mógł nią przykryć, jakąś tam poduszkę i tak dalej. Jak się rano obudziłem, to stwierdził, że zostawia mi tą kurtkę i w sumie wziąłem ją, bo kurde, było zimno. No, a potem ją chyba w Gwatemali oddałem Indianom, w sensie tam takim ludziom, którzy też mi trochę pomogli. Także gdzieś tam poszło dalej. No, a ja trafiłem w bardzo beznadziejne miejsce w sumie, bo jak widzicie, roboty drogowe są za mną i za mną, koło mnie tak naprawdę, i nie za bardzo jest tu szansa to złapać, więc trzeba maszerować. Ja pierdolę, już ta droga się nigdy nie kończy. Ale chociaż 3 ananasy za $2. Ja pierdolę. A się wjebałem. Jestem mistrzem od utrudniania sobie życia. No nikt chyba tak kurwa sobie życia nie utrudnia jak ja.
Ja pierdzielę. A może zapewne stopa? No! No! To ten ziomeczek, którego widzieliście przed chwilą, ja łapę stopa. Łapę stopa, bo jedzie auto i się nie zatrzymał. Podjeliśmy do samego Limonu. Ogólnie Limon to było takie miasto kiedyś, jedno z pierwszych miast, które jak zaczynali rozwijać, to rozwijali je za pomocą niewolników. Więc ogólnie w samym Limon jest bardzo dużo czarnoskórych ludzi, przez co gdzieś tam jest dosyć, samo centrum jest dosyć niebezpieczne. Jest pełno czarnych, no skoro czarni niewolnicy, no to dużo czarnych, prawda? No chyba logiczne. A skąd ci czarni? No skąd mogą być czarni? No z Afryki. No skąd przywozili niewolników? No to z Afryki. No to przywieźli Afrykańców, no i teraz... no i teraz Limon jest dużo czarnych. A na dodatek ziomeczek stwierdził, a w sumie to... pozytywny człowiek ze mnie, gdzie mam dalej ochotę się zabić i ogólnie mam niesamowicie negatywne myśli i pogłębioną, coraz bardziej pogłębia mi się depresja. Dał mi $20. I niesamowite jest to, że staram się to wszystko doceniać, tą dobroć ludzi, to wszystko co mnie otacza, palmy, morze, dżungle i tak dalej, ale kurde, jest naprawdę tak ciężko. Muszę przestać patrzeć się przez ten pryzmat tego wszystkiego negatywnego i zacząć faktycznie doceniać to, co się da. Dobra, bo jadą auta, trzeba łapać stopa. No i tak naprawdę zaczyna się trochę walka z czasem, bo granice zamykają o godzinie 5, a w Panamie o godzinie 6, bo jest jakby godzina różnicy między dwoma stronami granicy. Mam jeszcze 3,5 godziny, 80 km taką krajową drogą. Także zobaczymy, gdzie będę dzisiaj spał. A i do tego wchodzi jeszcze czas przejazdu z Changinoli, czyli z granicy panameńskiej. Pomachaliśmy mojemu ostatniemu kierowcy. Z granicy panameńskiej do Almirante, czyli miasta portowego, z którego dopłynę do Boca del Toro, czyli na wyspę Colón. Czy jak tam to się wymawia. Także nie wiem, od której odpływa ostatnia łódka, chyba o 6, o 5, tam się jedzie godzinę. Kurwa mać, mam nadzieję, że zdążę. Jak nie, to zaś będę spał na granicy, bo już mi się tak raz zdarzyło, że spóźniłem się na granicę, spałem na podwórku jakichś ludzi. Spałem na podwórku jakichś ludzi, zmarznięty, bo nie miałem śpiworu oczywiście. Rano jak się obudziłem, wyjechałem z Kostaryki, podbili mi pieczątkę wyjazdową, wszedłem do Panamy i powiedzieli mi, a gdzie pan kurcze blade ma bilet wyjazdowy z kraju? A ja mówię, nie mam. No i mnie wyjechali i mi dali taką pieczonę. Nulo, wyjechany z kraju, no i wyjechali mnie z kraju. No, także tak to wygląda, więc może zatrzymam się jeszcze u jakiegoś znajomego, którego mam niedaleko granicy, który właśnie w tamtej sytuacji trochę po tej sytuacji uratował mi troszeczkę dupę, bo potem miałem jeszcze problemy z policją, a on mnie jakoś tak uratował. A ja łapę stopa i miejmy nadzieję, że... Chociaż ludzie nie są skłonni się zatrzymać, jak trzymam kamerę, także... Żegnam. Widzimy się zaraz. Dobra, kolejny stop za mną. Można powiedzieć, że bardzo szybciutko.
jesteśmy w okolicach, znaczy jesteśmy, no jestem z wami oczywiście. 2:30, okolice Puerto Viejo. Zostało 50 km i 2,5 godziny do zamknięcia granicy. Fajnie było być za 1,5 godziny już w Changuinoli, żeby złapać busa do Almirante. Dobra, jesteśmy w Sixaoli, godzina 15:30, w Panamie 16:30, 1,5 godziny do ostatniej łódki i 40 km plus zapłacenie taksu i przejście przez granicę. Taks zapłacony, pieczątka z wyjazdem z Kostaryki zbita. Teraz będzie chwila prawdy, czy wjadę do Panamy na ten mój nieszczęsny fake bilet, plus czy nie potrąci mnie ciężarówka, plus czy zdążę na łódkę. Tak w ogóle to miasto, granica, nazywa się Sixaola, tak samo jak rzeka, która właśnie jest naturalną granicą między Panamą a Kostaryką. Na dodatek pamiętam właśnie, jak z mamą, który wcześniej co wam opowiadałem, uratował mnie z opresji i tak dalej, tam z nim dom budowałem, jak mnie wywalili wcześniej z Panamy. Taki szlak, jakby taki nazwijmy to przemytniczy. I pojechaliśmy po prostu jakby z Indianami przez rzekę, przepłynęliśmy łódką do sklepu, bo w Kostaryce alkohol jest o wiele droższy. No i tam kupili, 20 litrów alkoholu, no i wróciliśmy, nie? Także taka historia. Dobra, jedzie kolejna ciężarówka, a ja idę walczyć o życie. No, ale bieżnik, panie, to oponki do wymiany. Dobra, udało się dojechać, przejść granicę. Jestem, że tak powiem, zadowolony. Tylko nie mam pojęcia, gdzie są busy. Ogólnie tu chcieli mnie wychować $10 za przejazd. Mówię, pierdolę. Na pewno jej nie zapłacę $10, gdzie bus do Almirante kosztuje tutaj do Changuinoli dolara, czy tam $2. Nie będę przepłacał, nie ma takiej kurwa opcji. Także idziemy sprawdzić, co jak, gdzie, po co, na co. A w razie czego, jakby się miał nie zatrzymać, no to trudno, to w sensie, w razie czego jakbym miał nie pojechać, to się zatrzyma, nie? Ale pytałem się o drogę, którą jeżdżą busy, żeby iść granie tego w tą stronę i tak dalej, ale chyba zrobili mnie w chuja i nie za bardzo
Tylko poszedłem w dobrą stronę. Ja p***dolę. No, fajnie, że chociaż się ludzie ze mną witają. Ja k***a nie zdążę przecież do tego jeb***a Almirante. Ja p***dolę. Nienawidzę się. Please welcome Berana. Welcome bro. Właśnie udało mi się dojechać do Almirante. Zdążyłem na łódkę i jadę do Bocas del Toro. Champion, what is champ? Complete fighter in the world. Champ right now. Champ on Almirante. Yeah, this is really champ. Right, you already know. Text me my Facebook boy maker. It's time for commercial. Yeah.